Witam dzisiaj serdecznie. Nadajnik powstaje. Powstaje pomalutku. Tutaj sobie już mam płynną regulację mocy. No jeszcze wzmacniacz niepodłączony, końcówka. Na razie jest obciążony dwuwłoknową żarówką, ponieważ idzie na świetlówkę, no w tej chwili 30 V, ale będę na końcówkę będę pchał do 36 V maksymalnie, tak jak ostatnio tam robiłem. Końcówka mocy będzie na tranzystorkach. Z tego co się dowiedziałem, to te czarne tranzystory były na europejski rynek, ruskie robili, i to są te KT909B, nie? Czyli one mają 54 W mocy 1. Spróbujemy zrobić podwójną końcówkę, tak jak tam kiedyś pokazywałem na takich śrubowych tranzystorach, nie, już nie pamiętam jakich, ale to mało ważne. Tutaj ten nadajniczek wstawiłem, jak widać. No i ten kompresor, sopran, bas i wzmocnienie, czyli limiter, czyli ustawiamy sobie limiter. Ja tu sobie mniej więcej ustawiłem tak, że na mikserku, jak puszczam kanał, sobie zrobię głośniej. Raz jeden kanał, mogę nawet tutaj na mikserze sobie przesterować, nie? A tutaj po prostu będzie tylko tak jak ma być, no. Także jest limiter i jeśli ktoś, tu wyciszę, bo to kurde może ktoś słuchać, 102,8. Chociaż jest podłączone sztuczne obciążenie, bo na razie jest sam ten nadajniczek 1-watowy zapakowany w to. No i co? Doszedł zasilacz, na razie kondensator jest na wierzchu. Doszedł zasilacz, doszedł regulator tutaj. Na 5 do 50 V max, ale tyle te trafo nie daje. 36 V daje i tak będzie zasilona końcówka, w tym, że będzie podwójnie zasilona. Mam nadzieję, że 8 A wydoje z niego, ale wątpię. Może, jeśli bym miał 8 A i 36 V, to bym miał końcówkę 100 W mocy. No i tak tutaj to będzie zamontowane, bo tu jeszcze dojdzie całość. Takie już tutaj mam odmalowaną, odnowioną obudowę. Jest, będzie taka skrzyneczka. Taka, nie wiem czy to widać, czy widać. Skrzyneczka z rączką będzie wyglądać jak mała spawarka. Albo prostownik do ładowania akumulatorów. Także się nie będzie to rzucać może w oczy nawet. Co do jakości tego nadajnika. Faktycznie być może, że ograniczą ten kondensator na Vericapie 100 nano. Tam ja go zmieniłem na 4,7 nano, też w SMD. To są takie malutkie kondensatorki. Gdzieś tutaj miałem rozpiskę. O. I kilka sztuk jeszcze zostało mi. O, tutaj jeszcze jakieś są. Dobra, niech sobie leżą w tej ala kopercie. Co do jakości, to nie mam zastrzeżeń, naprawdę. Nie wiem dlaczego piszecie, że są zastrzeżenia jakiekolwiek co do tego nadajnika, bo tu siedzi ten nadajnik. Ten, który tam wcześniej, w poprzednim chyba odcinkach tam robiłem, ten 1-watowy, bo on był spalony, nie? Ten właśnie tego krótkofalowca. Czekajcie, może wyciągnę ten radiator stąd. Na razie. Co do jakości, że 10 kHz przynosi? Nie, przynosi dużo więcej. Tylko, że ten kondensator no, w Vericapie był zmieniony. No. No i dostawiony kompresor. No to całkiem to inaczej brzmi. Chcecie to możecie, nie wiem czy ta moja kamera, ona słaba jakość ma, ale tutaj mam podłączoną kolumnę pod takie radyjko DAB, ale w FM jest to 2,8, jest ustawione, na razie jest bez tekstu. Tutaj będzie wejście na Canona i to będzie wejście MPX, czyli będę mógł sobie podpiąć dekoder RDS-u, nie? Co do jakości, no to nie wiem, no
Zaraz ja wam tutaj może gdzieś postawię tę kamerę. Może się uda. Może coś zademonstruję. Nie wiem, czy puszczać muzykę, czy po prostu z mikrofonu. Z mikrofonu najlepsza jakość, nie? Tutaj mam takie badzielne. Ale nie, no nie chińskie. Karaoke. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, jeden kanał, drugi kanał, raz, dwa i teraz, no, teraz idzie w mono, teraz idzie w stereo. Tylko fakt, że raz, dwa, trzy, no i teraz jak sobie wytnę bas, znaczy sopran, to, no, to jest takie, czekajcie, zmniejszym moc, jest takie, że mało sopranu, no, ale teraz na przykład, o, jak dałem sopran na mikrofon, a teraz może mogę sobie zmniejszyć bas, modulację. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście limiter jest ustawiony tak, żeby mnie tam nie było przez steru w radiu, nie? A tutaj mogę monomaxa sobie zrobić czuć, tam na mikserze nie ma problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. No i co? No to dosyć fajnie to chodzi. A miejmy nadzieję, że nikt mnie nie słucha gdzieś tutaj w jakimś radiu, także... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, jeden, te radyjko już więcej nie wydzierży tam wieżyczka. No i to by było... To by było na tyle, że tak powiem. Bardzo fajnie ten kompresor, limiter ogranicza, także... Jest bajka. No i ten kondensator będziemy musieli tutaj zamieścić. On tutaj ładnie wejdzie pod spód. I do tego będzie końcówka i filtry. No, jak odpalę końcówkę, to nagram jeszcze jeden filmik. Może sprawdzimy, przetestujemy. Regulacja mocy gdzieś o tutaj będzie w tym miejscu nad wejściami. Power gain. Fajnie, sobie ruszam, napięcie na końcówce też będę musiał ograniczyć od 14 do 36 V, tak żeby nie zjeżdżać poniżej 14 V, bo bez sensu, nie? Tu jeszcze dojdzie taki malutki wskaźniczek poziomu mocy ISWR. Może wszystko się zmieści w tej skrzyneczce, także kolejna zabawka będzie na sprzedaż, tak, że zapraszam do jakiejś tam, nie wiem, brania udziału w licytacji. Możecie już pod filmem pisać, kto co. No, zobaczycie jeszcze efekt końcowy. No. Taniej nie będzie przede wszystkim. Nie, no, nie będę zdzierał. Podliczę tylko elementy, bo w sklepie naprawdę sporo kasy zostawiam w ostatnim czasie, nie? Dobra, to by było na tyle. Krótki filmik, pierwszy, początkowy. Pokazałem, jak żarówka się świeci i jestem be happy. Co do jakości, jest spoko. Lepszej nie trzeba. Także... Cholera, no, mogłem zobaczyć, wstawić tam ten stonano i zobaczyć, jak on będzie to obcinał, ten sopran, ale... No tak, jak tutaj sobie na korektorze dowalę sopranu, to nie ma się zmiłuj, tam musi to przebić. Pozdrawiam. W następnym odcinku będzie już stopień końcowy mocy. W sumie będzie na trzech tranzystorach. Jeden tranzystor 7 dB wzmocnienia tylko będzie miał i on będzie z 1 W robił na 7 W. I potem kolejne stopnie będą miały po 7 dB na każdy równoległy, czyli w sumie 7 dB kolejnych, czyli 7 razy 7. 50. Kurde, ojej, ale żebym się zakręcił. Teraz to, żebym dał. Nie pamiętam. Dobra. Mało ważne. 50 tam 7, no 56 razy 2, bo podwójnie, no 112 watów powinno wydoić, no z tego, że tak powiem, ale to tak 100 watów, no. Miejmy dobrej myśli, 100 watów. Pozdrawiam.